W ramach statystyki opisowej chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak można w ramach wszechstronnej analizy struktury pokazać, znaleźć odpowiednią wartość dominującą w naszym zbiorze liczb. Żeby znaleźć wartość dominującą, najlepiej nasze liczby uporządkować w sposób rosnący. Albo przypisujemy to w postaci ręcznie przypisanych liczb ułożonych rosnąco, czyli 6, 10, 20 i tak dalej. Te wszystkie liczby sobie wypisujemy. Ewentualnie, jeśli mamy ich dużo, możemy użyć funkcji sortuj rosnąco. Jeżeli tylko ten szereg mamy mieć uporządkowany, to w tym momencie, a inne mają pozostać bez zmiany, to zaznaczamy pozostawić aktualnie zaznaczony obszar i robimy sortowanie. W moim przypadku nic to nie zmienia, no bo były te liczby ułożone rosnąco, to jest zachowane i żeby znaleźć wartość dominującą, musimy zobaczyć, która z podanych liczb, to są różne wartości, występowała najczęściej. W większości, powiedzmy, wykładów mówimy o tym, że dominanta to jest jedna dominująca wartość, przynajmniej w tak zwanych rozkładach jednomodalnych, czyli o jednej wartości dominującej, ale nie zawsze jest tak, że ta dominanta występuje. Zobaczcie, tu 20 występuje dwukrotnie, potem wartość 23 występuje też dwukrotnie, 26 występuje już dość często, bo 3 razy, 30 tylko raz, 31 też nie, 2, 36 i 2, 3, 3 sztuki liczby 37. Oznacza to tyle, że dla mnie zarówno ta liczba występuje często, jak i ta. Jeżeli chcecie wpisać formułkę w Excelu, to musicie użyć taką, równa się wyst. Najczęściej i w nawiasie podajecie zakres danych, wśród których macie znaleźć wartość najczęściej występującą, czyli dominantę, czyli modę. Coś, co ma największą częstość występowania. I jak zauważycie, to program Excel, on nam wygeneruje, że za 26 jest to liczbą najczęściej występującą, ale równocześnie o największej liczebności w tym zakresie jest liczba równa 37. No więc która jest liczbą dominującą? Excel tego nie umie rozwiązać. On pokazuje pierwszą, najniższą wartość, jak widać tutaj, która ma najwięcej przypadków wystąpień. No ja nie powiedziałabym, że w tym momencie, jeżeli na egzaminie, na kolokwium napiszecie, że tutaj X, czy dominanta, bo tak formalnie byśmy zapisali, dominanta albo moda, to jest pewna wartość, która ma największą liczebność, czyli o maksymalnej NI, to w tym momencie to nie jest wartość 26 albo 37. Jeżeli Wasz wykładowca ćwiczeniowiec powie, że dopuszczalne są rozkłady wielomodalne, czyli o wielu wartościach dominujących, to powiecie, że dominanta w takim szeregu punktowym wynosi 26, a druga dominanta wynosi 37. Jednak ja w większości przypadków się spotykam z przypadkami, że zakładamy od razu jednomodalny szereg, a więc można w tym momencie powiedzieć, że nie ma jednej dominującej wartości, czyli nie ma sytuacji, że albo tylko 26 dominuje, albo tylko 37. Jest tutaj przypadek taki szczególny, że dominanta przy założeniu szeregów jednomodalnych, czyli o jednej najczęściej występującej wartości, już nieważne której, po prostu piszemy, zostawiamy puste miejsce, że nie ma takiej dominanty. Nie ma takiej w wyniku miary, nie ma możliwości wyznaczenia. A teraz Wam pokażę coś i takiego. Jeżeli pousuwam sobie te wartości najczęściej występujące i każda wartość, jakakolwiek by tutaj nie występowała, występuje tylko raz, jeszcze sobie zobaczę, zobaczcie, skasuję 23, to pojawia się taki komunikat haszyk N łamane na D z wykrzyknikiem. To ten błąd Excela nie świadczy o tym, że my mamy gdzieś błąd w zapisie tej formuły, bo jak widzieliście przed chwilą, program Excel nam sam generował wartość tej funkcji, ale to jest informacja, że nie ma możliwości wyznaczenia wartości dominującej, ponieważ każda z liczb, która się tutaj pojawiała, nie występowała częściej niż raz. Bo każda liczba występowała równie licznie i nie było liczby, która byłaby tutaj dominująca. Jeżeli ja z ręki wpiszę gdziekolwiek 26, no to jak widzicie, od razu wskoczyła wartość w funkcji jako liczba i nie ma tego błędu.
Także pamiętajcie o tym, że nie zawsze jest możliwość wyznaczenia dominanty. Jeszcze zależy to od tego, jakie założenia przyjmuje wasz wykładowca. Pozdrawiam.